Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zaczynamy w dość nietypowy sposób, ponieważ nie prosto z Margonem, ale ze strony głównej, gdzie dzisiaj 18 grudnia został dodany edit do postu o poprzednim questie, który robiliśmy 2 dni temu. I przeczytajmy sobie. Skrzat Mortek ma ogromny problem. Akcja porwania jest zaplanowana dzisiaj na godzinę 12. Nie myślę, że koniecznie musicie mu pomóc. Nowy quest jest dostępny dla graczy, którzy ukończyli już poprzednie. Czyli ważne jest, żeby zacząć ten quest, trzeba skończyć ten. To był quest Tajemnica Zimnego, Zimowego Lasu, czy jakiejś tam krainy tej zimnej, no nie? Ten poprzedni quest. No. I tak jak zawsze, ustawiam już wam tutaj, żebyście wszystko widzieli. Udajemy się do naszej mapki eventowej, do Choinkowego Lasu, gdzie powinien być Mortek. Jest Mortek, ma znak zapytania, wczoraj jeszcze nie miał, dobra. I teraz tak, wybieramy opcję, już wiem, Mikołaj Atrapa. Dalej, 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 dalej. Dobra, i teraz krótkie wytłumaczenie. Udaj się w zachodniej okolicy Tornek znajdź Stracha na Wróble. Musimy udać się do Wandsbush, więc ja to teraz uczynię. Tutaj możemy wydostać się. I lecimy do Tornek. Będąc w Tornek, udajemy się w lewo do Wandsbush. Jest to tutaj mapka. No, ten oto wspomniany wcześniej Strach na Wróble przyda nam się prawdopodobnie do atrapy, czyli do części głównej naszej atrapy Mikołaja. I pewnie w dalszej części questa będziemy musieli po prostu jakoś ubrać tego Stracha na Wróble, żeby był Mikołaj. Ale dobra. Jest Strach na Wróble. Jeden, tutaj jest biały motyl. My podchodzimy do tego Stracha. Zabieram go, bo i tak nikomu się nie przyda. Łapiesz zapalek i próbujesz wyciągnąć go z ziemi. Hej, ty zostaw to. To jest mój strach. Tutaj się kłócimy z chłopem Fantarem. Mam pomysł. Dobra, głowę masz pani jak skleblinia, będzie idealna. Ruszam, dziękuję za pomoc. I dostaliśmy Stracha na Wróble, pozamienialiśmy się i tak dalej. Udaj się do Tornek i znajdź rolnika Leona, szwagra chłopa Fantara. No to wracamy szybko do Tornek, ja wyłączę śnieg. I teraz musimy odnaleźć Leona, który to znajduje się na kordach 77-46, jeżeli się nie mylę. Wiem na pewno, że gdzieś po prawej stronie naszej mapki. Więc udamy się na prawo i dzięki Margo Pogromcy poszukamy go jakoś. Czy gdzieś tutaj jest jakiś rolnik? Rolnik są... Nie ma rolnika. No to idziemy trochę do góry. Jest rolnik Leon. No dobra, to ja dałem map klika. On sobie sam tam przejdzie. I teraz będziemy rozmawiać z rolnikiem. Jeszcze tutaj przejdźmy. Witam. Przychodzę z polecenia twojego szwagra. Potrzebuję dyni, pięknej, dorodnej dyni. W sensie, żeby była głowa. Dobrze się składa, mam rosną 0 GMO. Oczywiście, że mogę pomóc. Świetnie, jest tylko jeden problem. Strasznie utrwały sobie moje grządki, jako cały psodwąż jest kompletnie zaplątany. Najpierw trzeba go odplątać. Po tej grządki zabierz z nich dynię, a mi daj w spokoju popracować. Patrzymy na naszego questa. Mam podać książkę. Podać grządki rolnika. Podejść do bali z wodą. Balia z wodą znajduje się tutaj. Klikając na nią, zostanie nam ukazana gra, w której musimy ułożyć węża. Ja wam nie pokażę tego, ponieważ ja już tą grę zrobiłem, to tylko wam powiem, że musicie od lewej do prawej, na górze po prawej stronie leci wam czas, musicie ułożyć tak, żeby można było to połączone jednym wężem. Ja wam nie pokażę, bo nie wiem, czy będziecie mieli takie samo rozwiązanie, czy nie. Trzeba się trochę pobawić. No ale mniejsza o to. Kiedy już mamy rozplątanego węża, podaliśmy, musimy zabrać dynię z grządki. Poszukajmy grządka z marchewkami, z porami. O, jest grządka z dyniami. Podchodzimy do grządki i od razu otrzymujemy przedmiot. Jest to dynia na atrapę. I wracamy do skrzata Mortka, czyli na naszą mapkę eventową. I jesteśmy na mapce eventowej, rozmawiamy ze skrzatem. Mam Stracha na Wróble, niestety bez głowy. Dalej, spokojnie. Ta-ta, mamy dynię. To będzie hit.
Czyli jest dobrze. Teraz musisz poczekać 24 godziny, aż uda mi się umieścić dynię na tym strachu. Później trzeba będzie dojść kolejne 5 godzin, aby nasze szwaczki uszyły strój na tę kukłę. No dobra, żartowaliśmy. Żadnego odliczania i czekania. Po prostu nie lubimy czytać, jak żalicie się na forum, że musicie czekać. Nie przeszkadzajcie sobie. Ja już myślałem, jejku. Dobra, świetnie. Aż przeżyjemy się tego Mikołaja, przygotujemy atrapę. Ty tymczasem udaj się do Grincha. Klikamy dalej, ja jeszcze tylko tutaj zobaczę. Potrzebuję przebrania potwora. I bo żeby dostać się do Grincha, potrzebujemy przebranie potworka, tak? Jak robiliście poprzednie questy, albo oglądaliście moje solucje, albo nie moje, inne i tak dalej, no to zauważyliście, że za każdym razem, żeby dojść do Grincha, w sumie dalej nie wiem, czy dobrze czytam, miałem to sprawdzić, ale zapomniałem. Ale dobra, żeby się do niego dostać, musimy mieć ten strój oraz założone okularki. Tutaj hełm trzeba ściągnąć, ostatnio ściągnąłem hełm, miałem okulary i potem przez cały dzień biłem gąsa z tymi okularkami. Bo w ogóle zapomniałem o tym, że miałem zmienić się na hełm. Ale to tak a propos. Chyba wiecie, jak trzeba się tutaj udać do niego, ale ja jednak pokażę. Dla pewności raz. Tutaj będzie zejście. Później będzie trzeba iść do wodospadu i będziemy w jego sali tronowej. Najpierw musicie mieć i strój, i założone okulary, inaczej nie będziecie mieli tego dialogu, który ja miałem przed chwilą. Więc jeżeli nie będziecie mieli takiego dialogu, to będzie znaczyło, że albo nie założyliście okularów, albo nie wzięliście tego outfita od Mordka. Czyli trzeba jedno i drugie zrobić, żeby można było przejść. Będąc w krainie wiecznego lodu, idziemy do wodospadu. Klikamy na wodospad. Przechodzimy pod wodospadem. Tutaj nas zagada, tak już pamiętam, zagadał nas nienawistnik świąteczny. Tutaj zaraz nas zagada kolejny. Tym razem choinkowy siekacz. A, mówiłem. Już parę razy mnie tak zagadywał, to pamiętam. I jest nasz Grinch. Wspaniale, Mlask. Pamiętaj, że akcja planowana jest najwcześniej w samo południe środy 18 grudnia. Ruszajcie. Ja też, szefie. I teraz tak. Udaj się do zimnej krainy. Żeby udać się do zimnej krainy, musimy przelecieć wrócić się do Mordka, wejść do kolejki i kolejką przejechać na samą górę mapki, zejść z kolejki i przejść do zimnej krainy. Chyba zrozumieliście. To ja już do zobaczenia, ja już polecę i zobaczymy, spotkamy się na kolejce. Tutaj, gwoli przypomnienia, uszata kolejarza. Mówimy, że chcemy się przedostać dalej, dostajemy wagonik i udajemy się tutaj, gdzie teraz myszką pokazuję, tak chaotycznie jeżdżę. Musimy do tego miejsca dojechać. Będąc już na górze, musicie zejść tak, jak ja to czynię, zajeżdżając od lewej strony. I udajemy się w lewo do zimnej krainy. Będąc w zimnej krainie, idziemy do domu Mikołaja. Gdzie będzie czekał na nas szyfry. Ale to zaraz. I mamy szyfry, musimy go rozwiązać. Tak sobie teraz myślę, że to jest coś chyba w stylu sapera. Jeden, czyli znaczy, że jedno pole. Gdzieś znajduje się jeden. Iże. Ups. Ciekawe co teraz. Czyli. Nie wiem o co. Zaraz będziemy próbować jeszcze raz. Ja tylko teraz. Dobra, udało się. Wow, to było dziwne, bo w sumie nie rozkminiłem o co chodziło. Ale jednak udało mi się to przejść. Nieważne. Musimy porwać świętego Mikołaja. No więc porywamy go. Bierzemy go i za chwilę się przekonacie, że będziemy mieli Mikołaja w worku. Jest właśnie Mikołaj w worku. Patrzymy do naszego questa. Wróć z Mikołajem do Grincha, więc wracamy znowu do niego. Znowu trzeba mieć okularki założone, strój. Tutaj wsiadamy. Wracamy kolejką do dołu i udajemy się do Grincha. Przez wodospad i tak dalej. Jesteśmy w jego sali tronowej. Rozmawiamy z nim, wybierając opcję czwartą, szefie ma Mikołaja. Nareszcie, nareszcie, nie zostaniemy przeniesieni do składu
kładziku skradzionych prezentów. Tutaj jest Grinch, tutaj jesteśmy my. Po przejściu dwóch kroków tutaj w prawo, sam do nas zagadał. Pamiętasz jak prosiłam o rok? Nie pamiętasz pewnie, kto by chciał tak. Cały rok byłem grzeczny. Moja mama. Ciuciu. Ciuciu. Jaj worek. Co? Co to ma być? Kukła? Nie, wynoś się. Wszyscy się wynosi. Nienawidzę świat. Nienawidzę ciebie, przykraście. Zawiodłeś mnie. Wynoś się z mojego pałacu. I zostaliśmy wyrzuceni. I musimy powrócić do Skrzatka Mordka i powiadomić go o naszym sukcesie. Ponieważ nie wiem, czy zauważyliście, właśnie chodziło o to, żebyśmy go wkręcili w to, że otrzyma tego świętego Mikołaja. Nie wiem, czy to wychwyciliście. Czy w ogóle czytaliście te dialogi? Bo ja już ten quest robiłem. No nie, w sensie teraz go robię, ale wiem trochę do przodu, dzięki opisom. No ale dobra, udało nam się. Wkręciliśmy Grincha, który tak naprawdę nienawidzi Mikołaja, ponieważ kiedyś tam coś było, nie dostał prezentu, który chciał dostać. Tam akurat była przetoczona lokomotywa. Prawdopodobnie właśnie nie dostał tej lokomotywy i dlatego teraz się odgrywa. Warto sobie wpisać w Google słówko Grinch, imię, nazwę i zobaczyć, co wam wyskoczy. A może coś ciekawego, może nie, w sumie nie wiem, bo nie wpisywałem. Ale jestem pewny, że na pewno coś ciekawego się dowiecie. Trochę ponad, żebyście wiedzieli, patrzyli na tą sprawę z lepszej perspektywy, bo teraz jak ktoś nie wie, kto to jest Grinch, no to trochę głupio. Ale dobra, rozmawiamy ze Skrzatem Mordkiem. Wybieramy opcję pierwszą. Tak, ja również się cieszę. A co z Mikołajem? Jak się czują? Ona by była. Poza tym wstrząsnęła wiadomość o planie. Teraz powinien czuć się lepiej. Zapytam się, powinien być już w swoim domku. Marudzisz. I zostaniemy przeniesieni do domu Mikołaja. I musimy z nim po prostu porozmawiać i opowiedzieć mu o powodach nienawiści Grincha. Dlaczego? Dlatego trzeba było słuchać. Zaraz będziemy mieli opcje zapewne do wybierania. A nie, dobra, nic nie musieliśmy wybierać. Napisał do ciebie listę, czy ty nie przyjazdujesz mu, może go od tej pory knuje. Tak jak on, będzie ci również nie dostał prezentu. Ja pamiętam, jak mówiliście, nie wysłałem 60 listów, wskazałeś mu jedną więcej niż faktyczny stan. Była straszna śnieżyca, jeden z listów zaginął, teraz jednak. No jeszcze myślałem, dobra. Prawda? Nazywaj go szacunkiem. Grinch Wallet. Co? Widzisz, Mark, tu zawsze dostawałeś prezenty. Dobra, dalej. Nie wiem, na to czego to jest. Prawda. Dobra, mamy lokomotywę. I zostajemy wyrzuceni. No nie wyrzuceni, bo Mikołaj nie jest zły. Po prostu wyteleportował nas do mapki Choinkowy Las. Musimy lokomotywą udać się, ale gdzie? A to właśnie do Grincha, żeby zanieść mu zaproszenie na Wigilię, które dostaliście. I będąc u Grincha, cały serny plan na nic. Witaj. No nie jest zadowolony, że do niego przyszliśmy, ale mówię, że przyszliśmy w pokojowym nastawieniu. Przyszedł, nie jestem potworem, zobacz, jestem kwajter, miło mi. Mówiłem szefie, nie można mu ufać, straże, brać go. Wstrzymaj się. Wysłannik przyszedł z propozycją. Najpierw jej wysłuchamy, później zdecydujemy, co z nim zrobimy. Przekazuję cię, serdecznie, że to nie jego wina, że twój list zaginął w Księżycy i niosłaś. Czy był sześć w znaczeniu? Moja lokomotywa. Ciuch, ciuch, tu, ciuch, ciuch. Dobra, to nie koniec. Raz mam zaproszenie na wigilijną wieczerzę, wspólne kolędowanie, oto zaproszenie. Co? Nie? Na wigilię? Tak, dokładnie tak. To co? Chyba nie odmówisz. Ja wynoszę z mojego pałacu natychmiast. I zostaliśmy wyrzuceni z pałacu. Czyli Grinch pojawi się na wigilii u Mikołaja. Pozostaje cierpliwie czekać. No i tym oto sposobem zakończyliśmy naszego quest. U Skrzata Mordka będziecie mieli taki dialog.
Pozostaje czekać do Wigilii Bożego Narodzenia, dopiero wtedy okaże się, czy Grinch skorzysta z zaproszenia, czyli nie ma co z nim rozmawiać. W naszym, kolejnie to kliknąłem, w naszych questach jest to samo. Więc cierpliwie czekamy, zobaczymy, co będzie później, ale póki co dziękuję za uwagę, pozdrawiam i powodzenia w robieniu questów.